możemy podpisać kolejne umowy. Dzisiaj przekroczymy 1100 już podpisanych umów w zakresie regionalnego programu operacyjnego, także zbliżamy się w sumie do kontraktacji w granicach 60% całego programu, także to nas bardzo cieszy. Natomiast oczywiście po podpisaniu umów to już dalej to już w rękach państwa, jak realizacja tych poszczególnych projektów będzie przebiegać. Ja jeszcze tylko dodam, że dzisiaj podpisujemy z różnych obszarów, ale z promocji gospodarczej wiele umów. Bardzo nam zależy, żeby nasze firmy były coraz bardziej rozpoznawalne i w regionie, i w kraju, i za granicą. To jest ważna część strategii promocji gospodarczej, ale również będziemy podpisywać umowy wsparcia szkół zawodowych, tutaj ze starostami, z dyrektorami szkół. Gratuluję wszystkim, co złożyli dobre wnioski i życzę, żeby jak najszybciej je zrealizować, bo nam też zależy, żeby wpłynęły do nas jak najszybciej faktury, jeszcze jak się wydało, to i w tym roku. Tak samo my jako zarząd, wy jako wnioskodawcy, nie moglibyśmy dzisiaj tych umów podpisać, gdyby nie po pierwsze dobrze przygotowane, złożone przez was wnioski, ale też dobra praca naszych pracowników, którzy pracują ciężko po to, żeby te umowy można było podpisać, zrealizować. Są to wnioski trudne, złożoność tych różnego rodzaju przepisów. Tak samo też duża odpowiedzialność, która ich dotyczy, za to serdecznie dziękujemy, bo dzięki temu nastąpiło przyspieszenie i mamy nadzieję, że żaden grosz, żaden eurocent z naszego regionu nie ucieknie, wykorzystamy wszystko. No a też życzę wszystkim, żeby jak najsprawniej, jak najlepiej te umowy zrealizowali, pieniądze rozliczyli.